Cześć, witam Was na moim kanale, zapraszam do dzisiejszej recenzji. Dzisiaj, jak widzicie, chciałem Wam pokazać Boomboxa. Boomboxa firmy Manta, jest to konkretnie model MM210, czyli model w bardzo atrakcyjnym kolorze, właśnie tutaj czerwony. Fajnie się prezentuje, przynajmniej na zdjęciu, za chwileczkę sobie go rozpakujemy. Zacznijmy, do jednak przejdziemy, to zobaczmy sobie, co oferuje. Oczywiście tutaj moc PMPO 300W, oczywiście na to patrzymy przez palce, ponieważ nie jest to moc muzyczna. Obsługa MP3 Wave, mamy radio FM wbudowane, mamy gniazdo USB, mamy wejście AUX. Także tutaj, jeżeli chodzi o wejścia, całkiem nieźle. Zobaczmy sobie w takim razie może jeszcze specyfikacje tego radia, tego boomboxa. Co tutaj mamy? Tak jak wspominałem, ta moc wyjściowa, jeżeli chodzi o to PMPO, to jest 300 W, ale tak naprawdę moc RMS to jest 6 W zaledwie. To są dwa głośniki 3 W. Także tutaj nie jest to na pewno zbyt mocne, zbyt głośne to radio, ten boombox. Niemniej jednak zobaczymy za chwileczkę, jak to będzie grało. Co nam obsługuje? MP3, Wave, WMA, AAC, FLAC, także tutaj dobra obsługa, jeżeli chodzi o pliki muzyczne. Gniazda. Gniazdo USB, wejście AUX, gniazdo mikrofonowe. I co to poza tym? Mamy wbudowane radio FM, mamy antenę teleskopową, z tego co tu widzę. Wyświetlacz LCD, pasmo przenoszenia od 40 Hz do 200 kHz, tak to się tutaj plasuje, czułość 90 dB, plus minus oczywiście tam jakieś 3 dB. Zasilanie, to radio, ten boombox zasilany jest w sieci 220 V, ale też może być zasilany za pomocą baterii R20, które tutaj możemy sobie zamontować. Całe urządzenie, wymiary 275x237 na 150 mm, w zestawie kabel zasilający, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Tak to mniej więcej się prezentuje. No to co? Rozpakujmy, zobaczymy. Tutaj jak widzicie, karta gwarancyjna i od razu od tego co widzę, kabel zasilający. Czyli kabel zasilający jest oddzielnym akcesorium. Typowy kabel zakończony taką wtyczką, tak zwaną popularną ósemką. Także tutaj bez niespodzianek. Mamy tutaj też jakąś instrukcję obsługi oprócz karty gwarancyjnej. Nieduża książeczka czarno-biała, kilka jak widzę podstawowych tutaj ustawień opisanych, także też myślę, że w wolnej chwili będzie można sobie ją poczytać. No i spróbujmy wypakować samego boomboxa. Dobrze zapakowany tutaj styropiany. Dodatkowo tutaj jakaś folia. I ok. Urządzenie wypakowane. Jak widzicie, tak się nam tutaj prezentuje. Jeżeli chodzi o design, o wygląd, powiem Wam, że całkiem nieźle. Jak na urządzenie, które kosztuje zaledwie 100 zł, to całkiem przyzwoite wykonanie moim zdaniem. Tutaj mamy dobrej jakości plastiki tu u góry. Ta górna część tutaj widzicie jakaś imitacja, jak gdyby tutaj CD-ROM. Oczywiście nie mamy tutaj tego CD-ROMu. Jest to tutaj tylko taka stylistyka. Mamy tutaj solidną rączkę do przenoszenia tego boomboxa. To też fajnie, ponieważ będziemy mogli sobie go gdzieś tam zabrać, przenieść, czy tam sobie spacerować słuchając muzyki. Także to też myślę, że fajne związanie. Ta rączka dość solidna, tutaj wzmacniana od tyłu takim użebrowaniem. Ok, co tutaj powiem? Mamy tutaj antenę teleskopową do słuchania stacji radiowych, to też sobie zobaczymy. Co ponadto? Tutaj jak widzicie dwa te głośniki, o których wspominałem po bokach. Głośniki duże, aczkolwiek moc muzyczna każdego z tych głośników to są zaledwie 3 W, także może tutaj akurat nie jest zbyt dużo, aczkolwiek na takie małe urządzenie powinno w zupełności wystarczyć. Tutaj na froncie, jak widzicie, mamy wyświetlacz. Mamy tutaj przyciski sterujące wokół wyświetlacza. Kolejne przyciski do regulacji głosu, do zmiany folderów, tutaj piosenek. Mamy pod tym wyświetlaczem, także tutaj też możecie sobie zobaczyć. I na samym dole mamy tutaj wejścia. Wejście USB po środku, wejście AUX i wejście na mikrofon. Także całkiem, powiem Wam, nieźle, jeżeli właśnie chodzi o takie wyposażenie. Szkoda może jedynie, że brakuje tutaj może wejścia na karty SD,
ale myślę, że to USB nam powinno w zupełności wystarczyć. Jeżeli chodzi o spód, tutaj widzicie takie lekkie podgumowane nóżki, żeby to urządzenie nam fajnie leżało na stole, gdziekolwiek je położymy. I mamy tutaj kieszeń na baterie. Jak widzicie, tutaj mieszczą się baterie R20, te największe, okrągłe baterie, już dość rzadko ostatnio spotykane, aczkolwiek ciągle sprzedaży, także myślę, że warto tutaj będzie sobie takie baterie zakupić, szczególnie jeżeli chcemy tego boomboxa używać gdzieś w terenie, jeżeli będziemy sobie gdzieś chcieli posłuchać gdzieś na polu czy na spacerze muzyki naszej ulubionej. Ok, to może podłączmy sobie zasilanie i zobaczymy sobie, jakie funkcje oferuje nam ten boombox, jak on w ogóle tutaj gra. Dobra, to co, włączamy power. Jak widzicie, tutaj nam się boombox uruchomił, na wysilaczu mamy tutaj źródło sygnału. W tym momencie mamy aux. I jak widzicie, możemy sobie teraz zmienić źródło sygnału na radio. No i tak naprawdę mamy tylko dobór w tym momencie aux i radio, ponieważ nie mamy tutaj nic innego, nie mamy pendrive'a podłączonego. Jeżeli chodzi o radio, to oczywiście możemy sobie tutaj przeszukiwać jakieś audycje, automatycznie sobie zapisywać na jakichś wybranych kanałach, także tutaj wszystko to działa jak w typowym radiu, także myślę, że nie ma sensu tego pokazywać. Spróbujemy sobie w takim razie może podłączyć pendrive'a z jakąś muzyką, zobaczymy, jak to wygląda. Teraz sobie coś tutaj poszukamy. Ja tu mam przykładową jakąś tam muzykę. Podłączyłem pendrive'a, jak widzicie, tutaj się nam przeszukuje, jak gdyby automatycznie do tego pendrive'a, wyszukuje tu nam na nim jakieś utwory muzyczne. No i już praktycznie nam gra. To zobaczmy, jak gra. Gra całkiem nieźle, wam powiem. Spróbujemy zmienić jakiś utwór. Ok, jak widzicie, radio boombox gra całkiem nieźle. Może ta głośność maksymalna tutaj nie jest jakaś zbyt rewelacyjna. Te basy też może też nie ma tutaj jakiejś super głębi. Aczkolwiek powiem wam, że całkiem przyzwoicie ten radio gra i do takich jakichś codziennych zastosowań gdzieś tam na dworze, na działce, czy nawet w domu, gdzieś tam w pokoju posłuchać muzyki, jak najbardziej się sprawdza. Co tutaj może być minusem? No tak jak widzieliście, tutaj nie mamy tutaj jakichś opisów piosenek, z tego co widzę, mamy tylko możliwość wybrania sobie piosenki. Mamy tutaj jakiś equalizer drobny, mamy tu jakieś funkcje repeating, możemy sobie powtarzać piosenki, możemy tutaj takie opcje sobie tylko wybrać. Equalizer to też ma jakieś 5 poziomów, jak słyszycie, to takiej dużej różnicy dźwięku akurat nie ma. Możemy sobie tutaj zatrzymać odtwarzany utwór. Możemy go sobie wznowić z powrotem. Także takie naprawdę podstawowe funkcje. Tak jak mówiłem, zmiana piosenek, podgłaśnianie, ewentualnie tutaj drobna korekta. I to jest naprawdę wszystko. Jakość dźwięku całkiem przyzwoita. Myślę, że tutaj spokojnie to radyjko się wam sprawdzi do takich codziennych zastosowań. Tak, na koniec jeszcze kilka słów podsumowania. Co możemy sobie powiedzieć o tym boomboxie firmy Manta, o tym modelu MM210 Chili?
Przede wszystkim tutaj na uwagę zasługuje bardzo dobre wykonanie tego urządzenia. Jak widzicie, plastiki bardzo dobrej jakości, fajny design, to radio naprawdę może się podobać. Ta czerwień tutaj połączona z tym czarnym, czy wstawkami tutaj jakimi lekko błyszczącymi, to myślę, że na pewno tutaj jest plus tego radia. Jeżeli chodzi o funkcje, w jakie został wyposażony złącza, to mamy tu praktycznie wszystko, co potrzebujemy, może z wyjątkiem Bluetooth, które by się tu przydało, a niestety go tutaj nie ma. Mamy wejście AUX, mamy wejście USB, mamy wejście nawet mikrofonowe, mamy budowane radio FM, także tutaj dużo możliwości, jeżeli chodzi o odtwarzanie, słuchanie muzyki. Co prawda nie mamy takich zaawansowanych funkcji, mamy jedynie taki podstawowy equalizer, podstawowe funkcje przełączania kanałów, wyszukiwania kanałów radiowych i to naprawdę to jest tyle. Aczkolwiek myślę, że do takiego urządzenia jest to w zupełności wystarczające. Co tutaj możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o dźwięk? Oczywiście 2x3 W to nie jest jakaś super moc, na pewno nie będziemy tu mieć jakichś ekstra rewelacyjnych basów, super głośnego urządzenia. Niemniej jednak powiem Wam, że te niskie jak i wysokie tony są całkiem nieźle tutaj odwzorowywane. Dobrze je słychać, także ta muzyka naprawdę jest przyzwoitej jakości. Oczywiście mogła być nieco głośniejsza, prawda? Ale tak jak mówię, no tutaj mamy ograniczenia, jeżeli chodzi o te głośniki, także tutaj moim zdaniem jest całkiem przyzwoicie i do takich codziennych, typowych zastosowań to powinno Wam spokojnie wystarczyć. Okej, a macie jakieś pytania odnośnie tego odbiornika, to jak zwykle piszcie w komentarzach. Postaram się Wam dla Was to też sprawdzić, odpowiedzieć na Wasze wszystkie pytania. Z mojej strony, jak zwykle, proszę o subskrypcję kanału, łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć!